Jahwe przybity przez swój lud. Jahwe przybity przez swój lud. W Księdze Zachariasza, 12 rozdział, 10 werset czytamy: Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Księga Zachariasza, rozdział 12, werset 10. Oraz czytamy w Ewangelii Jana, 19 rozdział, 36 i 37 werset. Egeneto garchtauta hina hegrafe plerotche osthun ostun u syntri besetai autu kai palin hetera grafe legei opsontai eis hon exekentesan. Czyli to bowiem się stało, aby się wypełniło pismo: kość jego nie będzie złamana, a na innym miejscu mówi pismo: zobaczą, kogo przebodli. Ewangelia Jana, 19 rozdział, 36 do 37 wersetu. I także w Księdze Objawienia, 1 rozdział, werset 7. Idu erchetai metaton nepselon kai obsetai auton pas ofthalmos kai chotines auton exekentesan kai kopsontai ep auton pasai hai psylaites ges nai. Amen. Czyli mówiąc inaczej, oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go każde oko, a także ci, którzy go przebili, i będą smucić, płakać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Objawienie 1:7. To zdumiewające proroctwo proroka Zachariasza jest jednym z najbardziej uderzających portretów Chrystusa jako Jahwe w całej Biblii. W rzeczywistości jest to tak wyraźne stwierdzenie tej chwalebnej prawdy, że wokół jego interpretacji i samego tekstu pojawiły się pewne kontrowersje. Zwykle dzieje się tak, gdy w Starym Testamencie pojawia się wyraźne, prorocze odniesienie do Chrystusa. Wróg będzie próbował zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zagmatwać i zamglić sytuację, aby utrudnić wyraźne świadectwo Ducha Świętego o Chrystusie i prawdzie świętego Słowa Bożego. Nie chcę tutaj się wdawać w techniczną dyskusję. Wystarczy powiedzieć, że kłopot wywodzi się od kilku żydowskich rabinów, którzy mieli wielkie trudności z myślą, że sam Jahwe mógłby zostać przybity. Czytając Zachariasza 12:9, tutaj widzimy wyraźnie Elai et sher dakaru vesabdu alaf kemispet hayahid vehamer alaf kehamer al habbekor. I ta kontrowersja tekstowa Księgi Zachariasza 12:10 zawiera w sobie to, że niektórzy odczytują keri na nim zamiast tekstowego na mnie, czyli elaj, we mnie, na mnie. Wehibitu, tutaj jest, wpatrywali się.
i odczytanie keri na nim zamiast tekstowego, autentycznego na mnie wydaje się najwyraźniej nosić piętno korekty mającej na celu usunięcie pozornej anomalii z konstrukcji, a także pozbycie się zwykłej prawdy, ponieważ tekst mówi, że tym przebitym jest Jahwe. Stąd poprawka ta wkradła się nawet do tekstu kilku manuskryptów, zarówno Kennicotta, jak i de Rossiego. Prawda jednak jest taka, że te manipulacje przy czytaniu i wysiłki innych, aby osłabić tłumaczenie, pokazują jedynie głębokie znaczenie tego, co jest tu napisane przez Ducha Świętego. To właśnie w celu ucieczki od tego tekstu niektórzy rabini wymyślili absurd dwóch Mesjaszy, tak zwanego Ben Józefa i tak zwanego Ben Dawida. Ale i tak, z wyjątkową niekonsekwencją, jak dobrze wykazało wielu badaczy, na przykład McCaul. Można ubolewać, ale nie trzeba się dziwić takiej wersji jak pana Leesera, który wykorzystuje przejście z pierwszej do trzeciej osoby jako powód do interpolacji, a także zmiany naturalnego znaczenia tej wypowiedzi, tej klauzuli. Podaje ją w tak zniekształcony sposób: spojrzą ku mnie na każdego, kogo, którego przebili. Nawet Abar Banel i inni rabini potępili Kimchiego, ponieważ przebili, pozbawiając czasownik i jego przedmiotu, który jest niezmiennie wyrażony. Co oni pomyśleliby o wprowadzeniu wyimaginowanego, aby pozbyć się prawdziwego? I gdzie jest stosowność takiego pełnego zachwytu spoglądania na Jahwe za, w cudzysłowie, każdego, który został w ten sposób przepchnięty, lub za smutek ponad miarę, który następuje w tym fragmencie? Prorok mógł jedynie porównać gorzki, ale łaskawy lament do tego za Jozjaszem. Czy Żydzi mają płakać nad każdym, kogo zabiją z ich pogańskich napastników? I czy duch ma być wylany dla tak dziwnego i niegodnego celu? Gdyby chodziło o kogoś nieporównywalnie chwalebnego, kogo obudzili, aby odkryć, że ślepo przebili, a który mimo wszystko pojawił się, aby ich uratować w ich ostatnim ucisku, można by zrozumieć uderzającą siłę całego kontekstu. A zwłaszcza gdyby w jakiś sposób mógł połączyć w swojej osobie jedną naturę uprawniającą go do nazywania się Jahwe, a drugą, która mogłaby pozostawić go otwartym na przebicie. Niestety, rabini nie zgadzali się z chrześcijańską interpretacją tego tekstu, odnosząc go proroczo do Jezusa Chrystusa. Nie jest to niczym niezwykłym. Jak widzimy w atakach pochodzących z tego samego źródła, regularnie dokonywanych na Izajasza 7,14, Izajasza 53 i Psalmie 22. Ich dylemat jest jasny. Jeśli odczytanie tego fragmentu zostanie zaakceptowane w obecnej formie, to nie można już dłużej zaprzeczać, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem Izraela. Kontekst Zachariasza 12 pokazuje niezaprzeczalnie, że to Jahwe przemawia. Oczekuje on na czas bitwy Armagedonu, kiedy to Jahwe zniszczy narody oblegające Jerozolimę pod koniec ucisku. Bezpośrednio przed czasem, kiedy rozpocznie się nowe przymierze. Będzie to jeszcze ostatni akord przed rozpoczęciem nowego przymierza. Jahwe obiecuje wylać na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i błagań. Tak mówi werset 10, część A. Proroctwo to dotyczy pokuty Żydów i ich narodowego nawrócenia. Będą to czasy odświeżenia, które nadejdą od oblicza Pańskiego, gdy zwrócą się do Niego w przyszłości. Pouczają nas o tym Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, 19-20 werset.
Duch Święty zostanie wtedy wylany po raz drugi. Pierwszy raz miało miejsce wylanie w dniu Pięćdziesiątnicy, około 2000 lat temu. Będzie to tak zwany ostatni deszcz, obiecany Izraelowi przez proroków, o czym możesz przeczytać w Ezechiela, 29 rozdział, 29 werset. Ezechiela 29, 29. I złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławieństwo i spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławieństwa. A także Izajasza 32:15. Aż będzie wylany na nas duch z wysokości, wtedy pustynia stanie się urodzajnym polem, a urodzajne pole będzie uważane za las. Oczywiście nie ma wątpliwości, że to Jahwe przemawia w tym fragmencie. Po ujawnieniu przyszłego wyzwolenia i nawrócenia Izraela, Jahwe w zadziwiający sposób oświadcza, że będą patrzeć na mnie, którego przebili. Oni to skruszony lud Izraela. Resztka będzie go opłakiwać z powodu coraz głębszego uświadamiania sobie grzechu Izraela, jakim było odrzucenie go w przeszłości. Będzie to prorocze wypełnienie Jom Kippur, dnia pojednania. To święto tradycyjnie dzień pokuty, ucisku i wyznawania, spowiedzi dla narodu izraelskiego, dla narodu żydowskiego. Znajdzie swoje długo oczekiwane, dosłowne wypełnienie. Apostoł Jan jest jedynym pisarzem Nowego Testamentu, który łączy to szczególne proroctwo Zachariasza z Panem Jezusem. Jan nadaje mu podwójne wypełnienie, cytując proroctwo najpierw w swojej Ewangelii w związku ze śmiercią Pana Jezusa na krzyżu, jak czytamy w Ewangelii Jana 19:37, a następnie po raz drugi w Księdze Objawienia, opisując reakcję na powtórne przyjście Chrystusa, Objawienie Jana, 1 rozdział, 7 werset. Jakże głęboko znaczące i wzruszające jest to, że to właśnie uczeń, którego Jezus miłował, który oparł się na jego łonie podczas ostatniego posiłku paschalnego, powinien być tym, którego użył Bóg, aby nam to objawić. Jan spośród wszystkich uczniów znał blisko serce Pana i był wybranym świadkiem śmierci Pana na krzyżu, jak zapisano w jego Ewangelii. Ponadto, jako ostatni z dwóch synów gromu, był uczniem wybranym do otrzymania wizji Apokalipsy. Jak pamiętamy z Ewangelii, Pan Jezus nadał Janowi i jego bratu imię Boanerges. Po aramejsku synowie gromu, jak wyjaśnia nam to Ewangelia Marka 3 rozdział 17 werset. Jakub został stracony przez Heroda wiele lat przed tym, jak Jan otrzymał wizję z Księgi Objawienia, o czym mówią Dzieje Apostolskie 12:1-2. Ewangelia Jana 21-22 jest właśnie mistyczną aluzją do tego, o czym czytamy właśnie w Ewangelii Jana, 21 rozdział, 22, rzecze mu Jezus, jeśli chcę, żeby on został, aż przyjdę, co ci do tego? Ty pójdź za mną, tak powiedział Pan Jezus do Piotra, który się dopytywał, a co z Janem? Dobrą okazją do tego, żeby się przyjrzeć tej całej prawdzie, jest przyjrzenie się szczegółowo, w jaki sposób Jan wykorzystuje te zdumiewające słowa Zachariasza,
a mianowicie, że Jahwe zostanie przebity przez swój lud lub przybity przez swój własny lud. Najpierw przyjrzyj się temu, jak zostało to przedstawione w jego, to znaczy Jana, Ewangelii, a następnie jak Jan wykorzystuje to w Księdze Objawienia. Bo proroctwo Zachariasza cytowane jest w Ewangelii Jana. Umiłowany apostoł łączy ze sobą dwa różne proroctwa Starego Testamentu ze śmiercią Jezusa zapisaną w Ewangelii Jana 19:36-37. Zanim wspomni o proroctwie Zachariasza, najpierw cytuje on Psalm 34, werset 20. Psalm 34, werset 20. Strzeże wszystkich kości jego, żadna z nich się nie złamie. Żadna kość jego nie będzie złamana. Aby właściwie zrozumieć proroctwo z Księgi Zachariasza 12, konieczne jest najpierw właściwe zrozumienie proroctwa z Psalmu 34. Interesujące jest to, w jaki sposób te dwa proroctwa są ze sobą powiązane, gdy dochodzimy do ich wypełnienia w Nowym Testamencie. Kluczem do tego proroctwa z Psalmu 34 jest jego związek z obchodzeniem święta Paschy. Rozporządzenie mówi, że podczas obchodzenia Paschy nie wolno było złamać ani jednej kości baranka, gdy był zabijany i spożywany. Mówi nam o tym druga Księga Mojżeszowa 12:46. Druga Mojżeszowa 12:46. W jednym i tym samym domu ma być spożyta. Ani kawałka tego mięsa nie wyniesiesz z domu na zewnątrz, ani kości z niej nie złamiecie. Tak mówi Słowo Boże. Wszystkie szczególne cechy przedstawione w pastrze są bogatą sugestią na Pana Jezusa. To znaczy sugerują związek z Panem Jezusem w przyszłości. I to zresztą widać. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, werset 7. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, werset 7. Wyczyśćcie wtedy stary kwas, abyście byli nowym zaczynieniem, jako jesteście prześnymi, albowiem i nasz baranek wielkanocny za nas ofiarowany został Chrystus. Każdy chrześcijanin jest zaznajomiony z typicznym znaczeniem na przykład krwi baranka paschalnego umieszczonej na odrzwiach i nadprożach Izraelitów. Nasze odkupienie przez ofiarę Chrystusa. Ale jaki jest antytyp tego szczególnego polecenia dotyczącego kości baranka? To proroctwo z Psalmu 34, werset 20 jest cytowany tylko raz w Nowym Testamencie i jest bardzo znaczące, że pojawia się w Ewangelii Jana, ponieważ tylko Jan przedstawia Chrystusa jako baranka Bożego. I mówi nam o tym przecież Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 29 oraz 36 werset. A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do niego i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I 36 werset. I ujrzawszy Jezusa chodzącego, rzecze: oto baranek Boży. Ponadto w Ewangelii Jana Pascha ma pierwszeństwo. Znacznie większe niż w innych Ewangeliach. Jest ona wyraźnie wspomniana 10 razy w Ewangelii Jana. Oprócz tego znaczna część narracji w Ewangelii Jana obraca się również wokół pór paschalnych, które są odnotowywane w całej jego księdze. Z tego powodu niektórzy nazywają Ewangelię Jana Ewangelią Baranka. Podobnie inni nazywają ją Ewangelią Paschalną.
Jak już wspomniałem, uderzające jest to, że Ewangelia ta rozpoczyna się od Jana Chrzciciela oświadczającego, że Jezus jest barankiem, jak mówi nam Ewangelia Jana 1, rozdział 29, werset. A w świetle tego równie niezwykłe jest to, że kończy się świadectwem apostoła Jana i cytatem z psalmu 34, wersetu 20, a przystąpiwszy do Jezusa, gdy ujrzeli, że już umarł, nie połamali mu nóg, albowiem to się stało, aby się wypełniło pismo. Żadna kość jego nie będzie złamana. Jak mówi nam Ewangelia Jana 19, rozdział 33 do 36 wersetu. Rzymscy żołnierze połamali nogi dwóm złodziejom, dwóm przestępcom, aby przyspieszyć ich śmierć, ale nie nogi Pana Jezusa, ponieważ widzieli, że Jezus był już martwy. Z tego dowiadujemy się, że to nie człowiek odebrał Panu Jezusowi życie, oddał je dobrowolnie, ponieważ jest powiedziane, że oddał ducha swego, jak mówi Ewangelia Jana 19, rozdział 30, werset. Kaznodzieja w Księdze Kaznodziei dawno temu napisał, że nie ma człowieka, który by panował nad duchem, aby go zachować, i nikt nie panuje nad dniem śmierci. Jak mówi Księga Kaznodziei Salomona, 8, rozdział 8, werset. Człowiek nie ma żadnej kontroli nad zachowaniem lub usunięciem swojego ducha, gdy nadejdzie godzina śmierci, ani też nie ma kontroli nad wyborem dnia lub godziny swojej śmierci. Możemy sobie wyobrazić wyjątek od drugiej śmierci, od drugiej części tego stwierdzenia, czyli samobójstwo lub eutanazja, ale kaznodzieja przygląda się normalnemu biegowi wydarzeń pod słońcem. Człowiek ma mniejszą kontrolę nad tymi rzeczami, niż mu się wydaje. Zresztą tak napisał kiedyś ewangeliczny poeta: zegar życia nakręca się tylko raz i nikt nie ma mocy powiedzieć, kiedy wskazówka się zatrzyma, o późnej lub wczesnej godzinie. Jest pewne i niezaprzeczalne, że żaden człowiek nie może uwolnić swojego ducha. Był jednak jeden błogosławiony wyjątek. Chrystus miał absolutną kontrolę nad godziną swojej śmierci, a także nad uwolnieniem swojego ducha. Istnieje ku temu chwalebny dowód. Chrystus nie umarł jako ofiara ukrzyżowania lub tego, co człowiek mógł mu uczynić. Wiele razy wydawało się, że jego wrogowie go zabiją, ale on powiedział, że jego godzina jeszcze nie nadeszła, gdy mówił o swojej śmierci. Na przykład możemy o tym przeczytać w Ewangelii Jana 7, rozdział 30, werset oraz 8, rozdział 20, werset. Później, gdy zbliżały się wydarzenia krzyża, Pan Jezus Chrystus mógł powiedzieć, że nadeszła jego godzina. Czytamy o tym w Ewangelii Jana 12, rozdział 27, werset oraz 13, rozdział 1, werset oraz 17, rozdział 1, werset. Pan Jezus powiedział też: ja życie moje oddaję, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam je kładę. Jak mówi nam Ewangelia Jana 10, rozdział 18, werset. Pan mógł powiedzieć Piłatowi, że nie miał nad nim żadnej władzy, gdy przyszło do decyzji o ukrzyżowaniu. Tu warto zwrócić uwagę na Ewangelię Jana 19, rozdział 10 do 11 wersetu. Na krzyżu powiedział: wykonało się, a następnie skłoniwszy głowę, oddał ducha. On dobrowolnie złożył swoje życie, tylko on ze wszystkich ludzi bez wyjątku mógł oddać swojego ducha. Człowiek nie odebrał mu życia, tylko on miał kontrolę. Kiedy żołnierze postanowili nie łamać mu nóg, nieświadomie wypełnili Pismo Święte i potwierdzili, że rzeczywiście był on prawdziwym barankiem paschalnym. Jan w swojej Ewangelii, jak czytamy w 18 rozdziale, pierwszym wersecie, zapisał, że Pan Jezus wyszedł z uczniami swoimi nad potok Kidron. Tylko Jan spośród autorów Ewangelii zapisał ten szczegół.
Gdy Pan i Jego uczniowie przechodzili nad tym potokiem w dolinie Kidronu, było to bardzo łatwe do zauważenia ze względu na księżyc paschalny. Powyżej na wzgórzu świątynnym złożono ofiarę z ponad 200 tysięcy baranów paschalnych podczas tej paschy. Woda ze źródła Gihon była używana do zmywania krwi z ołtarza poprzez system otworów i wiaduktów prowadzących do Kidronu. Mówi się, że potok miał czerwony odcień w tym okresie. Można się zastanawiać, co przeszło przez umysł i serce prawdziwego baranka paschalnego, gdy zobaczył tę mieszaninę wody i krwi w drodze do ogrodu Getsemani. Jakże uderzające jest to, że incydent ten został odnotowany tylko w Ewangelii Paschalnej Jana, a nie w tak zwanych Ewangeliach synoptycznych. Oczywiście, gdy mówimy o Ewangeliach synoptycznych, mówimy o Mateuszu, Marka i Łukasza. Synoptyczny oznacza mający wspólne lub podobne poglądy lub narracje. Zaraz po fragmencie, po cytacie psalmu 34, Jan bezbłędnie przedstawia nasz tekst z Księgi Zachariasza 12:10. I znowu inne pismo mówi, będą patrzeć na tego, którego przebili. Istnieje różnica w cytowaniu tekstu Nowego Testamentu zmieniająca mnie na jego, Księga Zachariasza 12:10. W niektórych przekładach brzmi, patrzą na mnie, na tego, którego przebili. Jan cytuje raczej jego niż mnie. Jest to komentarz Jana wyjaśniający, czego był świadkiem, gdy bok Pana Jezusa został przebity przez jednego z żołnierzy po tym, jak potwierdzono, że był on już martwy. Incydent ten jest bardzo interesujący, bo żołnierz przebił bok Pana Jezusa, gdy Pan Jezus był już martwy. Incydent ten jest dlatego bardzo interesujący, ponieważ nie wiadomo co, mówiąc tak od ludzkiej strony, skłoniło rzymskiego żołnierza do przebicia Pana Jezusa. Ponieważ właśnie stwierdzili, że był martwy i nie połamali mu nóg z tego właśnie powodu. Czy był to tylko przypadkowy akt brutalności i profanacji wobec martwego człowieka, którego uważali za przestępcę? Ten akt przebicia włócznią był niezwykły, wręcz niespotykany. Zwykłym sposobem rzymskiego kata na przyspieszenie śmierci ofiar ukrzyżowania było połamanie nóg. Technika ta nazywała się cruifragium. Praktyka ta nosiła techniczną nazwę skelokopia, ale bardziej ogólnie znana była jako crurifragium. Czasownik skelokopein oznacza łamać nogi. Crurifragium składało się z kilku uderzeń ciężką pałką lub młotkiem, które zawsze znacznie przyspieszały śmierć cierpiącego, a często powodowały ją niemal natychmiast poprzez uduszenie, ponieważ ofiara nie mogła już podnosić ciała, aby zaczerpnąć tchu. Ale Jan podaje nam prawdziwy powód, albowiem to się stało, aby się wypełniło pismo. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Biedny, nieświadomy, pogański żołnierz, który nie znał żydowskich pism, wypełnił 500-letnie proroctwo dzięki suwerennemu zwierzchnictwu Boga nad tą
sytuacją. Jakże niezbadane są Jego sądy i niezbadane Jego drogi, jak mówi list do Rzymian 11, rozdział 33, werset. Apostoł Jan stwierdza w bardzo wyraźny sposób, że był świadkiem tego wydarzenia, a ten, który to widział, daje świadectwo, a świadectwo jego jest prawdziwe i wie, że mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli. Tak jest zapisane w wersecie 35. Tak, Jan był prawdziwym świadkiem i widział drogocenną krew i wodę Pana Jezusa wypływające przez jego przebity bok. Oto baranek, którego drogocenna krew wypłynęła z jego rozdartego boku, miała moc uczynić nasz pokój z Bogiem, ani nie pozwala, by jedna plama pozostała. William Kelly, komentując fakt, że Jan widział zarówno krew, jak i wodę wypływające z boku Pana Jezusa, napisał: w najsilniejszej formie on, Jan, daje nam znać, że to, co widzieliśmy i o czym świadczyliśmy, nie było zwykłym przemijającym faktem, ale przed umysłem jako obecne o trwałym zainteresowaniu i znaczeniu. W swoim pierwszym liście Jana, pierwszy list Jana 5:6, odpowiednio charakteryzuje Pana: ten jest, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w mocy wody, ale w mocy wody i krwi. A to Duch świadczy, bo Duch jest prawdą. Moralne oczyszczenie, jakkolwiek potrzebne i cenne, nie jest wystarczające. Musi istnieć również odpuszczenie grzechów. I oba są znajdowane przez wiarę w śmierć Chrystusa. Nie inaczej, ani gdzie indziej. W rzeczywistości, w Ewangelii, kolejność to krew i woda. W odniesieniu do nas w liście jest to woda i krew. Oczywiście apostoł Jan nie był jedynym świadkiem tych wydarzeń. Niektóre z uczennic i matka Pana Jezusa były tam obecne. W ukrzyżowaniu uczestniczyli również przedstawiciele religijnego przywództwa. Oczywiście również rzymscy żołnierze. Ukrzyżowanie nie odbyło się w zaułku czy w ciemnym kącie, ponieważ Pismo Święte podaje, że wielu, którzy przechodzili obok, jak opisuje nam Mateusza 27:39 oraz Jana 19:20, widziało tę scenę. Chodzi o to, że Jahwe stwierdza w proroctwie nie tylko, że zostanie on przebity, ale także bardzo konkretnie, że będą na mnie patrzeć. Wielu w tym dniu ujrzało straszny widok, który z pewnością na zawsze wyrył się w ich pamięci. Proroctwo Zachariasza, cytowane w Księdze Objawienia, z kolei wyraźnie nawiązuje również do Księgi Zachariasza 12:10. I to jest bardzo wrażliwy punkt. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Księga Objawienia, pierwszy rozdział, siódmy werset. Przyglądając się temu drugiemu cytatowi proroctwa Zachariasza przez Jana, pamiętajmy, że w proroctwie tym przemawiał Jahwe. Ten werset z Księgi Objawienia opisuje oczywiście chwalebne drugie przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Każde oko na świecie będzie świadkiem tego wydarzenia i nie powinno być co do tego żadnych najmniejszych wątpliwości. Wierzę jednak, że jest tu szczególny nacisk na naród żydowski, ponieważ jest powiedziane: i ci, którzy go przebili, aby odróżnić ich od ogółu ludzi. Nie można zaprzeczyć, że poganie są współwinni śmierci Chrystusa razem z Żydami, jak widzieliśmy. Sam Jan, apostoł, był świadkiem faktu, że to rzymski żołnierz przebił bok Pana Jezusa Chrystusa. Istnieje więc moralny związek między starym Imperium Rzymskim a jego ostateczną formą w dniach ostatecznych.
Wiemy, że ta wersja Imperium Rzymskiego w czasach ostatecznych, w jej pełnym rozwoju i manifestacji, zostanie szatańsko ożywiona i zasilona, jak to nam opisuje Księga Objawienia, 13 rozdział od 1 do 5 wersetu. Jego koniec jest jasny, ponieważ bestia i jej armie będą płakać, biadać na widok chwalebnego objawienia Chrystusa Jezusa Pana. Ponownie nie ma wątpliwości co do prawdziwości tego stwierdzenia, ale plemiona ziemi to lud Izraela, który bez wątpienia będzie obejmował wszystkie 12 plemion. To prowadzi nas z powrotem do tego, o czym już rozważaliśmy, czyli do Księgi Zachariasza 12:10. Musimy dojść do wniosku, że ci, którzy go przebili, to naród izraelski. Cały świat jest winny. Ale oni mają szczególną winę, ponieważ mają szczególny związek z tym, który został przebity. Będzie to wypełnienie wielkiego dnia pojednania, a Izrael będzie go opłakiwał jako jedynego syna. Ale nie traćmy z oczu tego cudownego faktu, który już został podkreślony i który przewija się jako wątek w całej tej po prostu sytuacji opisanej przez objawienie, że tym przebitym z Księgi Zachariasza jest sam Jahwe Mesjasz. Proroctwo to jest tak jasne i jednoznaczne, że jak widzieliśmy, niektórzy próbują zniekształcić tekst lub zaprzeczyć możliwości jego dosłownego wypełnienia się. Z Ewangelii Jana i Księgi Objawienia definitywnie wynika, że tym przebitym jest Pan Jezus Chrystus i że jest On wypełnieniem proroctwa Zachariasza. Nie ma innej osoby w historii, która mogłaby rościć sobie prawo do wypełnienia tego proroctwa. Jahwe Mesjasz, który został przebity za grzeszników rękami niegodziwców, powróci na obłokach w wielkiej mocy i chwale, aby sądzić ziemię i wybawić swój bardzo uciśniony lud, swoich braci według ciała. Kościół ukaże się wraz z nim w tej chwale. Amen. Przyjdź szybko, Panie Jezu.